A teraz zachęcam Państwa do dyskusji. Każdy może podnieść rękę i ktoś tutaj z mikrofonem podleci. Zapraszam. Nie wierzę, że nie ma chętnych. Tak. Ja już mam jedno pytanie. O, przepraszam, to może. Proszę, tak. Mam pytanie właśnie do ciebie. Wspomniałeś o Galadrieli, mi się to nasunęło od razu, kiedy zaczynałeś opowiadać o mędrcach, ale jeszcze dziwi mnie, że nie wspomniałeś na przykład o Elrondzie i w ogóle o mędrcach wśród elfów. Znaczy, na samym końcu wspomniałem właśnie o Elrondzie, że jego także można by przyporządkować do tego archetypu. W ogóle ograniczyłem się do Majarów i do Toma Bombadila, który jest moim zdaniem takim najbardziej interesującym, ale oczywiście wśród elfów też można by znaleźć wiele przykładów. Poza tym wydaje mi się także, że niektórych po prostu ludzi także też można by przyporządkować do tego archetypu. Przecież nie zawsze muszą oni władać siłami magicznymi, tak jak przecież Salomon biblijny nie posiadał sił magicznych, był po prostu wyjątkowo mądry. Ale jak najbardziej zgadzam się, Elrond nadawałby się na starego mędrca, na wcielenie archetypu. Dziękuję. To teraz z kolei ja mam pytanie do ciebie, ponieważ wspomniałaś, to troszkę będzie tak na marginesie, w ogóle nie będzie dotyczyło Tolkiena, ale wspomniałaś, że Igrzyska Śmierci można traktować jako epopeję. No, jak najbardziej. Przyznam, że trochę mnie to zaszokowało. Wspomnę jeszcze raz o głównych cechach epopei, przytoczę te, które przyjdą mi do głowy, już bez zaglądania w notatki. Przede wszystkim uniwersalna walka o jakąś wartość. W Igrzyskach Śmierci toczy się ta walka o uniwersalną wartość. Jest to walka ponadczasowa. Ludzie zawsze walczyli o wolność, łączyli się po to, by się wyzwolić spod władzy jakiegoś tyrana. Myślę, że w dużej mierze spełniają Igrzyska Śmierci ten wymóg. W rzeczywistości no, brakuje tam jednak tej cudowności nadprzyrodzonej. Właśnie to miałem zapytać. Aczkolwiek to można nadrobić pewnymi wątkami typu science fiction. To byłaby to taka rzeczy, tak jak ogromna transformacja tradycji eposu. Nie powiedziałam, że Igrzyska Śmierci są eposem. Znaczy, tak powiedziałam, że Władca Pierścieni jest, aczkolwiek z tradycji eposu Igrzyska Śmierci bardzo wiele czerpią. Rozwiązania fabularne również. Albo chociażby tak prosta rzecz jak bohater, który jest w trójkącie miłosnym, to było zawsze w eposie. Zawsze. I do niego należały już najstarsze babilońskie eposy, greckie, rzymskie. One miały trójkąty miłosne i nie ma starszej literatury, w której one są. I owszem, z tego czerpie obecnie każda literatura, nie tylko epicka. Jednak chciałabym zwrócić uwagę, że czy Igrzyska Śmierci, czy Gwiezdne Wojny, a nawet momentami, choć nie wypada o tym mówić na tej uczelni, Harry Potter, spełniają pewne elementy z tradycji eposu. To dosyć takie śmiałe tezy, muszę przyznać, ale rzeczywiście uwaga o trójkącie miłosnym była bardzo interesująca. Rzeczywiście. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Nie ma to jak wewnętrzne dyskusje. Mam nadzieję, że coś podobnego będzie na dzisiejszej integracji, o której już w tym momencie przypominam. W czeskiej piwnicy, godzina 18:30. Wszyscy są zaproszeni. A teraz zapraszam szanowne audytorium do kolejnych pytań. Ja mam pytanie, jeśli mogę, do pani Kukoleńskiej. Zaraz podejdzie mikrofon. Nie, nie. Nie wiemy, jak będzie podczas transmisji, może tam potrzebują. Okej. Pytanie takie, że chrześcijańska, to zgoda, ale czy tak do końca epopeja, bo epopeja kojarzy się raczej z formą poematu, pieśni. I też pytanie drugie o działanie sił boskich we Władcy Pierścieni, bo o ile u Homera to oczywiste, w Gofredzie albo Jeruzalem Wyzwolonej też, przecież chrześcijanom Bóg sprzyja, Saracenom szatan. A jak u Tolkiena jest? Oczywiście. Zaczynając od formy, właściwie ostatnim eposem, który istnieje w takiej formie tradycyjnej, jest Raj Utracony Miltona, jak wspomniałam. Być może pan sobie zdaje sprawę, że na przykład przynależność Pana Tadeusza, który mamy w naszej powszechnej świadomości za epos, no jest kontrowersyjna.
Więc skoro pana Tadeusza, tak kontrowersyjnego, tak romantycznego, jesteśmy w stanie uznać za kontynuację, jakąś ewolucyjną formę epopei, myślę, że możemy pójść dwa wieki dalej, w tą stronę, wyzwolić z okowów Rymów. Zwłaszcza, że dzieło Tolkiena no, spełnia właściwie wszystkie poza tym formalnym jednym wymogiem, poza heksametrem, czy jego przełożeniem na inny język. Natomiast w kwestii sił boskich starałam się zarysować ten problem. Zgadzam się, że zrobiłam to dość pobieżnie, ponieważ brakuje mi takich głębszych studiów nad magią, nad rzeczami nadprzyrodzonymi w świecie Tolkiena. Wydaje mi się jednak, że można to oprzeć w dużej mierze o taką mitologię, teologię, o której na przykład wspomniał częściowo kolega. Mamy do czynienia na przykład z postacią Gandalfa, który wziął się właściwie jako istota stworzona z myśli boskiej, a więc jego moc jest mocą taką, no jakbyśmy rozumieli moc anielską albo moc ofiarowaną człowiekowi przez Boga. To, co on robi, jest cudowne. To, że on rozpala ogień znikąd, jest nadzwyczajne nawet jak na świat Tolkiena, bo tego nie zrobi pierwszy lepszy człowiek, tego nie zrobi nawet krasnolud, ani nawet hobbit. On robi rzeczy, które są niemożliwe dla wszystkich poza nim. I są to rzeczy cudowne. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie do pana Michała. Bardzo dziękuję za ten wykład. W ogóle państwu wszystkim dziękuję. Niestety nie na wszystkich mogłem być w pełni. Wykład stawiał taką tezę pewnego pomostu do katolickości, do pewnej tożsamości i oczywiście w tym kontekście Maryja jest kimś bardzo wygodnym, bo się z katolicyzmem jednoznacznie kojarzy. Ja mam pytanie tego rodzaju, czy może nawet nie na zasadzie jakiejś długiej analizy, bo to byłoby pewnie trudne, ale pewnych wyliczeń pana intuicji, czy jakieś inne wymiary katolicyzmu by pan był w stanie tak na bieżąco, spontanicznie wyliczyć czy pokazać poza postacią Maryi? Jak najbardziej. Obecność Boga w trzech osobach przykładowo we Władcy Pierścieni w świecie Tolkiena, Ilúvatar, Duch Święty, czyli ogień Arnoru. Do tego jeszcze będzie oczywiście będzie kapłan, prorok i król. Jest to archetyp wspomniany przez pana Smitha, I believe, right? Kingship, priesthood and something else, right? That was the title of the article. Czyli artykuł był napisany przez, co ciekawe, profesora ekonomii jakieś 15 czy 20 lat temu właśnie na ten temat, że Gandalf spełnia przede wszystkim archetyp tutaj proroka starotestamentowego, który jest w stanie ożywiać, uzdrawiać, nawet i zmartwych wskrzeszać. Aragorn natomiast jest tutaj archetypem króla, który powraca z krainy gdzieś z daleka, z wygnania do swojego królestwa, żeby je z powrotem przyjąć. To jest tak samo jak i Chrystus, prawda? Teraz powracający, żeby swoje królestwo objąć. I trzeci to jest archetyp kapłana, czyli Froda niosącego krzyż. Tolkien, krytycy pisali, posłużył się bardzo trafną, bardzo przemyślaną analogią między kółkiem a krzyżykiem. Ciężko nie pomyśleć o drugim, jeśli się widzi jedno w takim kontekście jak niesienie na jakąś górę przeznaczenia, bo taka jest nazwa Orodruina, Mount Doom, prawda? I chciałbym jeszcze tylko powiedzieć jedno, że tutaj można wiele, wiele więcej naprawdę znaleźć tych wszystkich połączeń, że jest to widoczne, a także właśnie między innymi przez tą poezję, ponieważ A. Elbereff Gilton zostało zapożyczone, ten poemat, ten hymn z Hail Queen of Heaven, Ocean Star, co pierwszy wykazał Stratford Caldecott, świętej pamięci, który zmarł ze 2 lata temu w swojej powieści. I można tutaj pokazać, miałem zamiar przejść do tej analizy, pokazać właśnie Państwu, jakie są podobieństwa między
hymnem elfickim, a hymnem katolickim? I czemu w tym miejscu, czemu w oratorium świętego Filipa Neri w Birmingham, w podlondyńskiej dzielnicy, Tolkien słyszał to codziennie, ponieważ jego brat pracował w chórze, a on go odbierał? Czemu Tolkien tak bardzo się tym fascynował? Przede wszystkim dlatego, że był logofilem, czyli u niego słowa zastąpiły muzykę. On preferował muzykę. Dla niego języki były jak wino, smakowały jak wino, były muzyką. Każdy inny język ma swoją melodię. La langue française est vraiment génial. Ma swoją melodię. Niemiecki jest twardy bardzo, angielski jest taki arystokratyczny, można by powiedzieć, prawda? Każdy język ma swoją wewnętrzną melodię. Tolkien to odczuwał, smakował te języki. Poprzez samo to, logofilię, bo przecież logos to Chrystus, prawda? Samo to jest tutaj wyznacznikiem. Jest wiele praktycznych wymiarów jego wizji, percepcji rzeczywistości, w jaki sposób jego wyobraźnia działa. A chyba wyobraźnia to jest pierwsze miejsce, gdzie ta świętość następuje. Nie wiedza może, ale wyobraźnia, czyli ta percepcja rzeczywistości, od niej zaczyna się praktyka. Jeśli ja coś widzę w świetle religijnym, to ja to dopiero będę mógł w jakiś sposób zareagować na to też religijnie. Myślę, że najlepszym przykładem na podświadomą kreatywność religijną, katolicką, stricte jest A.L. Bereft-Giltoniel i nie ma praktycznie chyba lepszego. Dziękuję bardzo. W związku z tym ja mam pytanie, czy możemy się modlić hymnem o Elbereth? Jedna ciekawostka, w Parma Eldarmię, takim czasopiśmie językoznawczym, zostały opublikowane jakieś chyba 2 lata temu, czy 3 lata temu, modlitwy, które Tolkien przetłumaczył, takie jak Ave Maria, right? Czy jak Paternoster, z łaciny na języki elfickie. Tych modlitw całkiem sporo było, więc owszem, są modlitwy po elficku, którymi można się modlić. Jednakże ja uważam, że A.L. Bereft-Giltoniel jest tutaj jak gdyby reprezentacją po prostu Tolkiena, jego reprezentacją nie Tolkiena, tylko jego pasji, miłości i adoracji wobec Najświętszej Marii Panny, którą nieraz okazywał przykładowo poprzez to, że twierdził razem ze swoją żoną, która na początku nie była zbytnio wierząca, właśnie, że Matka Boska uzdrowiła mu dziecko z poważnej choroby, które już umierało. Zawdzięczał to. Poza tym myślę, że ta świętość taka życia praktycznego, czyli podchodzenie do Komunii Świętej dzień w dzień przez całe życie poza studiami i okresem wojny, są wyznacznikami, które ciężko mogłyby być użyte jako argumenty przeciwko wchłanianiu w swoje dzieło artystyczne, czyli wyraz percepcji rzeczywistości, wyobraźni, wchłanianiu właśnie postaci religijnych ze świata pierwotnego. Bo dla niego, według jego teorii mitotwórstwa, świat pierwotny nie jest tak daleki od świata alternatywnego. To trzeba by było wyjaśnić, to jest zupełnie osobny temat. Tutaj pani profesor Milbank pewnie poruszy tę kwestię. Tak zakładam, theology, philosophy, that's your field, right? So you're going to talk about that probably. Myślę, że po prostu na pewno Maryja miała takie miejsce w życiu Tolkiena i w życiu jego rodziny, czyli syna, który poszedł właśnie w stan kapłański, że na pewno można rozważać to. Nie powiedziałbym, że dzisiaj można, że można uznać Tolkiena za świętego. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Realistycznie, sceptycznie patrzę na to, ponieważ mało jest moim zdaniem owoców, ale myślę, że można go przyjąć w poczet wizjonerów Kościoła katolickiego. Jest to oddzielna kategoria, ludzie, którzy mieli jakieś wizje, prawda? I to by była wizja Tolkiena, tak mi się wydaje. Właśnie, że te światy nasze nie są takie odległe. Niebo, ziemia, świat pierwotny, świat alternatywny.